Dzień dobry, Szymon Kozłowski. Witam Państwa niezwykle serdecznie, witam weekendowo. Mamy niedzielę, dzisiaj 17 dzień grudnia. To wyjątkowy weekend na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, bo tuż za moimi plecami, niedaleko stąd, mamy samo serce miasteczka powstańczego. My znajdujemy się przy samym wejściu. Tutaj wita nas posterunek, na którym wisi flaga powstańcza, dumnie prężący się orzeł biały na czerwonym tle. I my teraz podczas tego wejścia zabierzemy Państwa na żywo w wycieczkę po miasteczku powstańczym zlokalizowanym na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Bardzo łatwo tutaj trafić. Wystarczy, że wejdziecie Państwo chociażby przez jarmarkę bożonarodzeniową, który tutaj jest. Będziecie kierować się w kierunku dużego koła, którego nie sposób nie zauważyć właściwie chyba z każdego miejsca tutaj. I bardzo blisko znajduje się właśnie miasteczko powstańcze. A tutaj wspaniali powstańcy, którzy witają nas na samym wejściu, ubrani w stroje z epoki, w mundury powstańcze. Oczywiście powiewają flagi Powstania Wielkopolskiego. Mamy broń, a ludzie, którzy tutaj podchodzą, i młodsi, i starsi, z zaciekawieniem dowiadują się szybkiej lekcji historii. Jak to było? Powstańcy opowiadają o tym, z jakiej broni strzelali, co tutaj widzimy. Warto podejść i zapraszamy Państwa tutaj w imieniu organizatora Marka Woźniaka, czyli marszałka województwa wielkopolskiego, który tutaj to miasteczko wraz z samorządem województwa wielkopolskiego zorganizował. Widzicie Państwo, że i młodsi, i starsi tutaj dobrze się bawią, bo dużo się tutaj dzieje. Nie dość, że można przyjść i zobaczyć rekonstruktorów, którzy z zaciekawieniem, z pasją, jak zawsze, przybliżają historię, to możemy wejść dalej i już tutaj wita nas logo 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego i miasteczka powstańczego. Tak to się prezentuje właśnie w tym roku, bo przecież z tej okazji tutaj się spotykamy. 27 dzień grudnia już niedługo, a my właśnie 16 i 17 grudnia, czyli wczoraj i dzisiaj, w miasteczku powstańczym już zaczęliśmy świętowanie tak naprawdę. To, co dzieje się tutaj za moimi plecami na scenie w tej chwili, to koncert zespołu Sopranissimo. Trzy sopranistki, które prezentują tutaj przepiękną muzykę. Ludzie, którzy podchodzą, zatrzymują się i już widać, że z zaciekawieniem słuchają artystek, które prezentują tutaj niezwykłą barwę dźwięku właśnie na scenie w samym sercu miasteczka powstańczego. A my zabieramy Państwa dalej, byście mogli Państwo zobaczyć w obrazkach na żywo właśnie na antenie telewizji WTK, co tutaj się dzieje. A są i młodsi, i starsi i oni odwiedzają chociażby stoisko Kolei Wielkopolskich. Można podejść i zobaczyć, że dla dzieciaków tutaj dużo atrakcji. My oczywiście zajrzymy tam, zmierzamy w tym kierunku i patrzymy, co tutaj się dzieje. A Państwo widzicie tutaj modele chociażby papierowe, pociągów, są cukierki, którymi można się częstować i dużo, dużo tutaj się dzieje. Dzień dobry, Szymon Kozłowski, WTK, dzień dobry. Dzień dobry. Szybkie pytanie, bo my tutaj widzimy, że bardzo, bardzo dużo się dzieje na waszym stoisku. Jesteśmy na żywo, przypomnę, na antenie teraz. Proszę powiedzieć w dwóch słowach, czy cieszy się zainteresowaniem przez cały dzień dzisiaj stoisko i co można u was dostać? Stoisko się cieszy bardzo wielkim zainteresowaniem. Można u nas złożyć z makiet pociąg bądź czapkę konduktorską. Są krówki, są pocztówki, także zapraszamy. I oczywiście tutaj dużo uśmiechu, radości. Wszyscy cieszymy się i świętujemy już teraz zryw zwycięski. Bardzo Pani dziękuję i życzymy wszystkiego dobrego oczywiście, a my idziemy dalej. Zabieram Państwa w tour, w podróż po miasteczku powstańczym. Tutaj wczoraj także byliśmy na żywo na antenie WTK, pokazując Państwu to stoisko. Grog powstańczy 0%, przeciwdziałający szkorbutowi. Ten miły powstaniec, który tutaj jest na Państwa ekranach teraz, wczoraj razem z nami też był i też wytłumaczył, jak bardzo popularny jest ten grog tutaj. No, bardzo ciekawe, a także menaszki, które tu się znajdują na stoiskach, także wprowadzają nas w klimat Powstania Wielkopolskiego. Zresztą w tle także słyszycie Państwo cały czas piękną muzykę, która tutaj ze sceny miasteczka powstańczego dobiega. Teraz u góry naszych ekranów widzicie Państwo także flagi powstańcze, które tutaj królują, które tutaj cały czas przypominają, z jakiej okazji się tutaj widzimy. A my idziemy dalej. Przychodzimy sobie do stoiska, które oznaczone jest jako przypinki. No to tutaj oczywiście też Państwa zabierzemy. Chodź, Wiktor, tu się zwracam do mojego operatora. Pokażemy Państwu na żywo, co tu się dzieje. A tutaj piękne panie, które ubrane jako pielęgniarki, także uśmiechnięte. Piękne panie, które także gościły wczoraj na naszej antenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak dzisiaj u nas w miasteczku powstańczym jest? Cudownie.
Proszę powiedzieć, bo dzisiaj mamy niedzielę, drugi dzień świętowania. Widzimy ludzi, którzy tutaj cały czas przychodzą. Co tutaj na tym stoisku się dzieje? Bo nie wiem, czy my się tam dopchamy. Na tym stoisku dzieje się coś, o czym może powiedzieć koleżanka. No zapytam od razu koleżankę. Co tam się dzieje? Dziękuję pani bardzo. Dzień dobry państwu. Wykonujemy tutaj okolicznościowe przypinki. Tak, wczoraj na antenie WTK widzieliście państwo cały proces, pokazywaliśmy razem, jak to wyglądało. Ja także taką przypinkę dostałem, a dzisiaj także, tak jak i wczoraj, można tutaj podejść, prawda? I za darmo taką przypinkę dostać. Jak najbardziej. Zapraszamy serdecznie. Dziękuję panią bardzo serdecznie. My idziemy dalej. No i widzicie państwo, panie zaprosiłyby tutaj przyjść. Jesteście państwo zaproszeni i to dopiero początek atrakcji. Dzisiaj tak dużo tu się będzie dziać, że nie wiem, czy to jeszcze wystarczy, żeby o wszystkim państwu opowiedzieć. Poczta Powstańcza. Ależ tutaj jest cudownie. Cudownie dlatego, że pani, która tutaj jest, wykłada coś bardzo interesującego na ladę. Dzień dobry, Szymon Kozłowski, WTK, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. Wczoraj rozmawialiśmy, ale dzisiaj nie sposób nie podejść tutaj do pani, bo u pani bardzo ważna rzecz do zabrania. Cóż to takiego? Jest to flaga powstańcza, która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Wiele osób podchodzi, rozdajemy, rozdaliśmy ich już bardzo wiele. Właśnie sami państwo widzicie, że te flagi czekają na państwa. Te flagi są absolutnie za darmo. Tutaj organizator, czyli Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego, zaprasza, by podejść. I taką flagę, którą państwo widzicie tutaj, ona jest złożona ładnie tutaj, ale tutaj także jest w wersji rozwiniętej. Duża flaga, która dumnie, mamy nadzieję, będzie powiewać 27 grudnia z państwa balkonów, przy państwa domostwach, bo to przecież wielkie wydarzenie, na które wszyscy czekamy. Idziemy dalej, podchodzimy pod samą scenę, a tutaj widzimy także napis Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 i widzicie państwo panie, które z zespołu Sopranissimo teraz właśnie śpiewają dla państwa i my także cieszymy się, że możemy pokazać na antenie WTK fragment koncertu. Wielkie brawa tu się rozlegają, nic dziwnego. Panie, nie dość, że przepięknie wyglądają, to także śpiewają piosenki, a ludzie zachwyceni biją. Brawo. 27grudnia.pl to strona internetowa, na którą państwa zapraszamy. Tam jeszcze więcej informacji nie tylko na temat tegoż wydarzenia, które się dzieje teraz na terenie MTP, ale w ogóle Powstania Wielkopolskiego. Tam możemy dowiedzieć się na temat właśnie historii. Co tutaj się dzieje? Pokoje zagadek. No to skoro pokoje zagadek, to i my musimy zobaczyć, co tam się dzieje. Tu powstańcy zaglądają, patrzą, no a my też chyba zajrzymy, prawda? No to zobaczmy. A w pokoju zagadek, jak sami państwo widzicie, są powstańcy. Oni tutaj mają różne sprzęty. Zaglądamy do środka, oni na pewno także państwu będą prezentować różne zagadki, ubrani w piękne stroje z Powstania Wielkopolskiego i już niedługo będą na państwa czekać. No skoro tak, no to teraz muszę państwu powiedzieć o tym, co jeszcze przed nami. W tej chwili tutaj, co pokazywaliśmy, to zespół Sopranissimo. Później będziemy mieć tutaj na scenie prelekcję historyczną, następnie konkurs tematyczny. Na to też wiele osób czeka. Później o godzinie 17 tutaj na tej scenie pojawi się Piotr Pawlicki wraz z zespołem Gospel. Piotr Pawlicki jest dyrygentem charyzmatycznym, dobrze znanym. No i koncert chóru Gospel tutaj około godziny 17:00-17:10. No a tegoroczne obchody właśnie w miasteczku powstańczym przygotowane zostały przez samorząd województwa wielkopolskiego, przez Marka Woźniaka, marszałka województwa wielkopolskiego. Tutaj dużo się dzieje do samego wieczora. Poza tym zapraszamy państwa także, bo wielu z nas już się przygotowuje na to, co samym wieczorem. Koncert Wielkopolska gra. W pawilonie 5 na terenie MTP wielki koncert z okazji 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Między innymi Natalia Schroeder wystąpi. Będzie bardzo dużo osób. Nie dość powiedzieć, że wszystkie wejściówki rozeszły się w Trymiga. To wejściówki cegiełki, bo państwo, którzy te wejściówki zakupiliście, jesteście także mecenasami powstającego Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Przyczyniamy się wszyscy do wielkiej sprawy, by pamiętać o Powstaniu Wielkopolskim, z czego jesteśmy dumni. Zryw powstańczy zwycięski. To głośno mówimy tu w Wielkopolsce, zwłaszcza jesteśmy dumni. A Marek Woźniak, który wczoraj gościł na antenie telewizji WTK na żywo, rozmawialiśmy tu spod sceny, dosłownie chwilę przed koncertem Lux Torpedy, która tutaj była i przyciągnęła tłumy. Powiedział, że także samorządowcy wybierają się do Warszawy, także by tam pokazać, jak ważne Powstanie Wielkopolskie dla wszystkich nas w Polsce całej jest. Będzie delegacja samorządu i tam właśnie w Warszawie również flagi powstańcze będą.
Alleluja rozbrzmiewa tutaj ze sceny, a ja Państwa zapraszam tutaj, by przyjść na teren MTP. Jeżeli nie możecie Państwo wybrać się tutaj, to zapraszam na antenę telewizji WTK. To pierwsze nasze dzisiejsze wejście na żywo, jeszcze ich sporo. Będziemy rozmawiać z organizatorami, będziemy tutaj dla Państwa, zatem proszę śledzić antenę WTK, nie wyłączać telewizora, mamy niedzielę, zatem można wygodnie się rozsiąść w sofie, zrobić herbatę, zjeść obiad, mieć włączone WTK, porozmawiać w gronie rodziny. Mamy do Państwa za chwilę na żywo. Wrócimy. Bądźcie Państwo z nami. Thank you.